Niech spełni się to życzenie. Niech niesie w życiu ukojenie. Przeskakujemy z naszymi dobrymi życzeniami i dobrymi energiami do drogi i wspieramy jej intencje, aby wszystko wróciło do normalności w Europie i na całym świecie. Dzisiejsza Doroty intencja niech siłę kręgu powiększy. Niech spełni się to życzenie. Niech niesie w życiu ukojenie. No, co mnie się rozmawiacie, karciuszki? Pierwsza czakra dobra, druga dobra, trzecia bardzo dobra, czwarta zmienna, acz pozytywna, na piątej się skupimy i na szóstej, siódma dobra. Piąta ma niedosyt energetyczny, a z szóstej odetniemy łupieża energetycznego po prostu. Oczyść. Dobranoc, zioło, dobranoc, dobranoc. Wzmocni. Hejaho, słuchajcie co mam. Maseczkę jednorożca mam. Magiczny jednorożec wygładzania. Jestem sotę jak zwykle, kwarantanna na rano. Bo bujną grzywą magiczny róg skrywa, tętniące kopyta w rytm tańca porywa. Odkryj właściwości nowej fantazy mask. Przeobraź się w magicznego jednorożca, który odkryje przed tobą moc wygładzenia. Bliżej do was. Bogata w składniki aktywna formuła odświeża i regeneruje skórę, przynosząc natychmiastowy efekt. Jest to maska w płachcie, maska na tkaninie w wygładzenie. To może być ciekawe, zważywszy na to, że ja iż tak nakładam tych mask, kolorowa jest. Tyńczowa. To sobie postawię, bo tam pewno woda jest jeszcze trochę. Zazwyczaj. Gdzie masz oczka? Przynajmniej to się nie pomyli. Jak macie mordkę w masce. Jest róg. Znaczy się zlokalizowałam północ. Jest róg, jest dobrze. Pachnie ładnie. Ja w ogóle nie wymiarowałam oczy do tych masek. Nie wiem, czy wy też.
Jestem jednorożcem. To oczywiście nie dotyka nigdy, nie? Śmieją się z tyłu, jak nigdy jednorożce nie dzieli. Śmiesznego. Co tak? No ale pachnie, powiem wam, że jakiś taki, kiedyś taki... Nie wiem, co to jest za składnik. Ogólnie tak woda, etylenę, glikol, glicerynę, sodę. Sodę. Ale pachniał kiedyś taki krem. Nie wiem, patrzę ile minut. 15 minut. Już to zdechnąć, 15 minut. No nic, no czekamy 15 minut. Tak się poodkleja, bo już się odkleja. Od rana. I klei się. Wysuszyłam jednorożca na twarzy swej. To ma taką okrągłą buzię, że tak... Też to są niedopasowane potem te maseczki, ale... Tak, tak, jasne. Jasne. Znaczy brakło mi słów. Dzisiejszy outfit of the day w kolorze niebieskim. Bluzka, która ma bardzo fajny dekolt. Można go na każdą stronę tak naprawdę rozszerzyć. Zbyt luźne spodnie. Kwarantanna spodnie robią się luźniejsze. Nie wiadomo czemu. Łapcie jak łapcie. No myślę, że można tak iść do ludzi. Hejo. Śniadanko. Dzisiaj deserek i serek o smaku wanilowym z Paradiso. Ja lubię z Paradiso te takie są desery. To bardzo lubię. Zobaczymy, czy dobre. Próba testu. Wygląda zacnie i smakuje jak dobry stary serek waniliowy, także można polecić. Dobra firma. Dzisiaj soczek jest w przeważnej mierze marchewkowy, bo trenuję z proporcjami. Dużo marchewki, 3 jabłka, 1 pomarańcza. Myślę, że lepsze będzie, jak będzie 2 pomarańcze. Zawsze dobry. Ale trzeba sobie tam, wiecie co, pokombinować po prostu. Także wycisk nastąpił. Woda. Za mną tabliczka OI. Przytargałam do domu. Ich straszy. I pilnuję. Hej ho, piękna okoliczność przyrody. Słońce w pełni. I jedziemy na kasę fiskalną nabić różne rzeczy. Także... Aha, zaraz mi spadniecie i będzie ząka. Zonka. No nic to, ale cudownie jest, słoneczko, wiosna, 20 stopni od termometru, przynajmniej opał odpada, nie? No, zdecydowanie w tych dziwnych czasach naszych,
No. Dobra, klima działa. Zadam edycie. Bo... Chciał, nie chciał. Na wszystkich zakrętach nie możesz spadać. Możemy stąd? Czy w sensie tak? Tak. W sensie to ja i tak muszę, ale porozkwitały, powiem wam, te różne rzeczy porozkwitały. Superaście. Drzewka! To chciałam powiedzieć, bo ja się na drzewkach nie znam, drzewko jest drzewko, ale pąki się zaczęły robić. Kolorowo, ładnie, ciepło. No, także w takich pięknych okolicznościach przyrody jeszcze się pewnie odezwę. Hejho, dzień mi się zrobił i poprawił. Dostałam przesyłkę, wróżkę dostałam od pani Hani. Kawałek wam przeczytam. Śle pani coś zrobione z myślą właśnie o pani z Wiśniowego, aluzja do nazwiska, jadę i tu. Podobno ten kamień jest, cytuję, pomocny w magii i naprawie stosunków. Sprawdza się w grupach. Kamienie, które leczą, Filip Permund. Mam nadzieję, że będzie to wspierać panią z racji kamienia i moich pozytywnych myśli, które mi towarzyszyły przy pracy. I już wam pokazuję, jakie mam śliczne śliczności. Piękne. Naszyjnik. Właściwie to nie zakładam, bo muszę zrobić jeszcze na Instagram. Na Instagram, jadejt. Wiśniowy. Wiśniowy. Bardzo śliczna również tudzież. Do niego bransoletka z jednorożcem. Przecudowna. I żeby nie było, kolczyczki z jednorożcami. Tak. Zaraz to wszystko ogarnę. Także dziękuję bardzo. W zakładce wróżkę dostałam, zaraz to się znajdzie. A poza tym wróciłam z mrówki podkurzona. Znaczy, potem wam pokażę, co zakupiłam we mrówku. Ale tak, stoję sobie z taką panią w czerwonym tużurku, ale patrzymy, stoimy ze złej strony kolejki i zapindalamy obie do tej kolejki. Było ciepło, milutko tam, nic takiego się aż nie działo. Żadna tragedia. Żadna tragedia. Natomiast patrzę tak zupełnie za mną, jeszcze tam z 5 osób, a podchodzi do mnie pan. Właściwie przede mnie. Tak stoi i stoi i stoi. Ja w pewnym momencie mówię, niech pan się przede mnie nie wpycha, tylko idzie na koniec kolejki. Dobrze, dobrze, nie, nie, dobrze, dobrze. No i wołają do sklepu, bo to pojedynczo, a ten leci. A ja szurłam za nim. Tak, nie mam. Ja stałam przed panem, pan na końcu kolejki. Niech pan się cofa, a nie tutaj włazi. Takie było. Ale w każdym razie poleciałam po stolik i krzesełko, żeby móc na czym siedzieć w tej kwarantannie. Ale to wam pokażę w domu, bo mam w samochodzie wszystko, a teraz jestem w biurze. Zrobiłam tą kasę fiskalną, zdołałam odebrać przesyłkę, także super. No, takie to wieści. Krzesełko, Edyta bierze się za rozparcelowywanie stolika. A tu pomidorki na słońce wystawione, pomidorki wędrują. Muszę je wieczorkiem podlać, niech się napiją. Mamy tu stolik, stolik, stolik. Przez krzesło mało widać. Niewielki stolik na kawkę, będzie mi się działo. Coś. Coś też jest dobre. I szkiełko. I stolik.
Proszę bardzo. No. Przyzwoicie fajna. Będzie niewielki. Superaście. No kluczyki są, bo jak ja ten od jednorożców na 40 rozwijałam, to też sama go skręcałam. Będzie na kawkę. Co się dzieje? Stolikowo. Czarny to akurat do tych wszystkich moich szarości. Będzie w sam raz. Czarny jak na czarownicy przy stole. Będzie czarna magia na czarnym stoliku. Koniecznie. Będą rzucane klątwy i przekleństwa. Tylko czemu na tarasie? Co? Najpierw ciastki. Najpierw ciastki. No, taki ciekawy jest. No pudłam weź. I tak trzeba pudło wynieść. Śruby. Na skręcacza i zawija w to sreberka. A chciałam po prostu na poważnie, nadeszła wiekopomna chwila, stolik zostaje stawiany pionowo, znaczy w odpowiednią stronę już zawsze. Można się napić kawy. Proszę bardzo. Ja na razie wylądowałam pod stolikiem. Ale mamy wódkę śliwkową. Bez wódki. Pod stołem. Nie przez stolik. Proszę bardzo. Dziękujemy, że mam kłę. Piękny, zacny leżotek. Można i leżeć. Wszystko można. Ładny musimy skarbem. Tak wygląda stoliczek. Pranie. Poputki. Pomidorki. Ucieraczka i nogi w łóżki. Zgrabne. Tylko nogi. Ale jeszcze mało polone. Taki szybki kolor osmanowy. Brakowało mi pudru, to sobie wziąłam z Vibo i to jest chyba dwójeczka, z tego co pamiętam, dokładnie tak, zwykłe waciki, ale te duże i te takie ze skrapem, tutaj do siebie, do góry, do łazienki, podkład, który podobno jest rewelacyjny, znaczy ja mam odmianę tego, jest super, tego używam, także teraz kosztował 7 zł. To naprawdę żadna cena za podkład. Olejek do kąpieli i szampon Batiste. O, takie króciutkie zakupki jeszcze zdołałam przytargać.